pieniądza, przedłużyć jeszcze do Mniszka, bo nie tak jak kiedyś wzdłuż głównej drogi, tylko tam z tego osiedla wjeżdżać z powrotem na ten. No to nie wiem, czy to miało sens, bo w Mniszku nic nie ma. No oni uważali, że ma. No i teraz czytałem, że mają zamiar w końcu na osiedle to coś przy lotnisku puścić. Zresztą tak jak jechałem samochodem, to też stwierdziłem, że tam mi się myślało, bo tam może jest... jakoś nie zrobiło na mnie większego wrażenia. Jeszcze trochę ten ostatni kawałeczek, okej, ale później jak się jedzie przez nie wiadomo co, takie hałoinki, a to... No, bo to stara taka, stara ta po prostu była. No. Jełka to tramwaje, bo nie wiem, co się stukocące takie wrażenie spowodują. Ja bym szkoda tylko, że jak robiliście tego, to nie przekuje od razu na szeroko po trochu. To jest jakieś mieścinka, a tam jest przejście piesze z Polską? W Polsce jest, for zasieki. Kolejowe jest na pewno, bo nie się dzisiaj wybiera. To znaczy, podobno się jest. Chyba drogowa nie wiem. Że? Drogowa nie wiem. No, drogowa jest zaraz włączenie, to może nie być po prostu. Samochód to, że mam akurat rodzinę niedaleko granicy, gdzie można się po prostu gdzieś wypuścić. Bo jednak nocleg za granicą są trochę przy drogie, jak ja mam słowo. Tak. Ale się zdarzyło, że znalazłem bardzo fajne miejsce. Potem najdroższe miejsce podobno, to znaczy wszystkie inne oferują najtańsze noclegi. Ale bardzo dobry standard, coś nie dali przyszłości. Rzędu tam 20 euro, czy coś trafiło gdzieś na noclegi, czy coś, to by się tego. Ostatnio się zatrzymałem, tylko ten dłużej. Jeszcze tak chociażby popatrzeć w poczuciu płatnących tramwajów. No, 40 km. Ten wyjazd za 5%. To nie drogo. Ale dzisiaj już mam zielono, a jak już jest 70, to taka... Kiedyś mieli linię przejść do tego, chyba do 27 czy coś. Tak jak to była. Już też zrobił tą reformę i po tej reformie już tak trochę tych odcinków było. No 15 chyba mają linii, ale sporo odcinków poza mnie jest bez ruchu. Znaczy nie są polikwidowane torowiska, do tego to jest, że ruchu nie ma na nich. Z naszym przywilejowaniem tramwaju. W Gierlitz jechaliśmy sobie tam z tego osiedla na południe. Jak wyjeżdża tą wypasnówkę, co nie? I słychać, że coś idzie na sygnale. I tego, tramwaj jedzie, nie zatrzymuje się. Okazuje się jakaś kolumna chyba rządowa, no bo kilka wozów na sygnale plus karetka na końcu na sygnale, no to chyba kolumna rządowa zatrzyma się, no bo tramwaj jedzie. U nas zamknęli linię na półtorej godziny. W Warszawie przecież mamy kilka takich skrzyżowań, gdzie tramwaj stoi. Światło dla tramwaju pali się przez 15 sekund tylko, a dla samochodów długo, długo. No. Północ na 6 lepiej wygląda w południowej. No, no południowa to są typowe osiedla, tak? Nie wiem, tak samo jak tutaj, gorzej wygląda. To są jakieś takie porządki.
więcej, dlatego że na chwilę słońce wyszło. Zdecydowanie lepiej się przysłonecznie to zrobiło. Znaczy jest dzisiaj w ogóle gorąco, parno i duszno. To jest jednak też nie. Takiego grzania przez bandę. Tą trójką? Nie, tym łącznikiem. Przystanek chyba... Albo przy dworcu. Znaczy tam, bo on ma przystanek za mną, że chyba nie używałem go za bardzo. Co mi się podobało, tylko nie podejście do nas. Stary stanie. Nie wiem, czy zauważyłeś tutaj w Niemczech, stosuje się bardzo często wspólne przystanki na wydzielonych torowiskach autobusów. Bardzo sensowne jest to. No. Szczególnie jak jeżdżą dwie linie tramwajowe i dwie autobusowe, to jest z tego. Nie ma biegania, latania, że z tego. No. W Dreźnie to samo przecież w centrum. A w Dreźnie widziałeś poprzęgowy z Wagena? To jest właśnie niemiecki pomysł. Po co wozić samochodami, skoro można tramwajem przewieźć części? Gdzie jest ta fabryka? Ta fabryka od centrum lekko na wschód. Troszeczkę, niedaleko. Jak jest ta główna krzyżówka, znaczy postplac, tą linią w kierunku wschodnim jest ta druga krzyżówka z trójką ósemką, to jeszcze jeden przystanek chyba i się skręca w prawo tam z tego. No. I jest takie odejście w prawo od tej dwójki przy torach kolejowych. Taki łagodny ten. Łagodne odejście, no. No. Ekstra ten pociąg wygląda, co? Żółto-czerwonych warszawskich, jak to jest, były wszystkie jednakowe. Przynajmniej z daleka było widać, że tramwaj jedzie. A w tej chwili to stoi. No, to są typowe, tak, tak, to jest właśnie tutaj tego. Zresztą może 60. końcówka. Prawdopodobnie w końcu lat 60. robili, a z tego. I teraz jak tramwaj wjedzie, to będzie widać ten deptak tutaj, tak, właśnie. Tak, tak, tak. A tutaj jest ten Kaufhof, gdzie właśnie firmy można kupić, te czteropaki. No. Znaczy to są dwa dwupaki zapakowane razem, tak czysto. Aha. Jeden z dwóch, jeszcze się udało PKP nie zamknąć. Czy nie udało się PKP zamknąć? Aha. Nie, ja mówię, zamiast naprawdę wziąć kupić autobusów szynowych wszędzie tam, gdzie... Przecież w Czechach jeżdżą od wielu lat te autobusy szynowe, takie malutkie. Tak, 810 cudeńka takie. I tutaj w ten deptak gdzieś trochę wjeżdżały tutaj. O. Tylko że tu pewnie bardzo możliwe, że to była jednotorówka na tym. Przez ten. Szóstka tam łącznikiem jedzie, jeżeli na wiele to się robi. To nie żadna końcówka. Szóstka, co to na jeździ do Polski? Szóstka, tak. Bo na wschód to wiem, gdzie jeździ, a na zachód? No właśnie na... Nie pamiętam, się nazywa Bachów coś tam. Aha. Ona tak jedzie piętro. Wiem, już tam z tego. A idzie. No tam chyba kiedyś łączyli przez ten most do tych dwóch kolejów. Na Limbao. Bo przy dworcu kolejowym jeszcze dalej nie zrobili tego torowiska. Nie odbudowali po tych wszystkich tego robotach. Nie, już jest. Już jest na cztery gwiazda. Ale już jeździła, czy coś. No to jeździła.